Prawie równo rok temu Allan Krupa hucznie świętował swoją osiemnastkę. Imprezował wówczas z mamą Edytą Górniak i grupką przyjaciół w jednym z warszawskich klubów, a przy każdej możliwej okazji wymykał się na dwór, by zapalić papieroska. Przypomnijmy, Allan Krupa wyprawił osiemnastkę, ubrał się jak rejper i uciekał przed mamą na papierosa. Zdjęcia, dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Jak pamiętamy, to właśnie z okazji 18 urodzin Edyta Górniak sprezentowała ukochanemu synkowi pierwszy teledysk, a dokładniej jego sfinansowanie i nagranie. Minął rok, a w minioną sobotę Allan dość hucznie świętował swoje już 19 urodziny. Co ciekawe, w rozmowie z reporterką Jastrząb Post zdradził, że i tym razem prezentem, jaki otrzymał od mamy, był teledysk. Moja mama stwierdziła, że będzie to fajny prezent i miała rację. Najlepszy prezent, jaki mógłby być. Też wtedy przez to, że nie wiedziałem, jak to się robi kompletnie. To w większej mierze moja mama mi w ogóle pomagała, no bo wiadomo. Teraz też mogę pomóc mamie, bo dużo rzeczy ogarnąłem samemu, bo już wiedziałem co. Ale jest to w głównej mierze prezent urodzinowy od mamy. Jestem za to jej niezmiernie wdzięczny. No lepszego nie mogła zrobić, mówi Allan. Zobacz też, koszmar Edyty, Allan Krupa już zaplanował swój ślub. Każdy chłop chce zrobić coś spektakularnego, co nie. Prezent to jednak nie wszystko. Impreza urodzinowa Alany została zorganizowana w ekskluzywnym warszawskim klubie Szetan. Wśród gości nie zabrakło ukochanej młodego DJ-a oraz rzecz jasna, jego mamy. Wpadło też kilku znajomych Krupy, którzy chętnie relacjonowali imprezę w sieci. Dzięki temu zobaczyliśmy między innymi namiętne pocałunki Alany z dziewczyną, rozbawioną Edytę Górniak, pokaz tancerek, a nawet występ wokalistki, która specjalnie dla niego zaśpiewała Happy Birthday to You. Niestety, ową gwiazdą wieczoru nie była mama jubilata. Zobaczcie, jak wyglądała impreza urodzinowa Alany. Widać, że fajnie się bawili.